Dzień dobry. Dla osób, które nie śledzą mnie na innych social mediach, szybkie wprowadzenie jest takie, że 2 miesiące temu wyprowadziłam się z Polski i 9 dni temu zrobiłam operację nosa, czyli spełniłam jedno z moich naprawdę ogromnych marzeń i wiem, że teraz wyglądam, wiecie jak, i dalej mam siniaka, którego starałam się przykryć korektorem, ale się nie udało. No i wiecie, ogólnie nie jestem w mojej najpiękniejszej fizycznej formie, ale powiem wam, że daje mi to tyle radości, że mogłabym naprawdę mieć ziemniaka zamiast tego nosa i mam wrażenie, że bym się cieszyła tak samo. Ale dzisiaj nie rozmawiamy o tym. Jeżeli nos, operacja nosa to jest temat, który was ciekawi, to wbijajcie na Instagrama i na TikToka, bo tam robiłam update dzień po dniu i pokazywałam wam absolutnie wszystko, a nawet za dużo. To wprowadzenie celowo było takim życiowym update'em, no bo dużo się u mnie dzieje i to był dla mnie taki kopniak, żeby temat zmian ogólnie poruszyć na terapii. I w ten sposób pojawił się u mnie motyw Quarter Life Crisis, czyli kryzys ćwierćwiecza. Brzmi trochę gorzej niż kryzys wieku średniego, ale ogólne założenie jest bardzo podobne i wiem, że bardzo dużo moich rówieśników również przez to w tym momencie przechodzi. Żeby było w pełni profesjonalnie, uznałam, że przytoczę wam taką semi-oficjalną definicję kryzysu ćwierćwiecza i do tego wykorzystałam moją nową ulubioną zabawkę, czyli ChatGPT. I według mojego internetowego przyjaciela kryzys ćwierćwiecza jest to termin używany do opisania okresu niepewności, lęku i wątpliwości, którego wielu ludzi doświadcza w wieku od połowy lat 20 do wczesnych lat 30. Zazwyczaj występuje on w momencie, gdy jednostki przechodzą z okresu adolescencji do dorosłości. Często charakteryzuje się znaczącymi zmianami życiowymi, takimi jak ukończenie edukacji, rozpoczęcie kariery zawodowej, nawiązywanie relacji i zdobycie niezależności. W tym czasie osoby te mogą czuć się przytłoczone presją dorosłości, kwestionować swoje wybory oraz cele i borykać się z egzystencjonalnymi obawami dotyczącymi swojej tożsamości i celu życia. Termin kryzys ćwierćwiecza odzwierciedla ideę, że ten okres introspekcji i chaosu jest analogiczny do bardziej powszechnie uznawanego kryzysu wieku średniego, ale występuje wcześniej w życiu. Pięknie. No to teraz ręka w górę, kto również przez to przechodzi. Mój kryzys zaczął się powoli, jakoś rok temu albo jeszcze wcześniej, kiedy zaczęłam kwestionować moją pracę, czy moje studia to na pewno jest kierunek, w którym chcę iść, czy moje działania w social mediach mają jakikolwiek sens. I jeszcze bardziej ten kryzys nasiliło zakończenie mojego 6-letniego związku, bo nagle wciągnęło mnie takie tornado myśli pod tytułem: jak ja mam się teraz odnaleźć, jak ja mam zacząć od nowa w tym świecie dorosłych, w którym od samego początku funkcjonowałam z kimś. Od 16 roku życia mój były partner przechodził ze mną te wszystkie etapy wchodzenia w dorosłość i stawania się młodym dorosłym i wydawało mi się, że jestem niezależna, no bo sama na siebie zarabiam, wszystkie moje decyzje są moje własne, wiecie, nie mieszkam z rodzicami i tak dalej, ale tak naprawdę to dalej miałam taką poduszkę bezpieczeństwa w postaci tego, że miałam obok siebie osobę, która była na dokładnie tym samym etapie. I jeżeli są dwie osoby, które są na 70%, to razem jesteśmy w stanie zrobić z tego 100%. Ale po tym rozstaniu zdałam sobie sprawę z tego, że moje 70% to już jest tylko 70. Te ostatnie 9 miesięcy było dla mnie dużą lekcją dorastania i o dziwo ta lekcja wcale nie miała mnie nauczyć tego, jak być na 100%, tylko bardziej jak się inteligentnie poruszać w świecie, mając moje 70 i jak prosić o pomoc i jak czerpać od innych i jak też dawać z siebie innym ludziom. I szczerze mówiąc, to będzie bardzo duże klisze i mam wrażenie, że wszyscy tak mówią, ale ten hejt, który na mnie spadł po rozstaniu, trochę mi w tym dorastaniu pomógł, bo nie zrozumcie mnie źle, było cholernie ciężko. Było naprawdę źle, ale końcowo wydaje mi się, że wyszło mi to na dobre. Mam wrażenie, że ja trochę nawet bardziej przeżyłam tą nienawiść internetową niż faktyczny rozpad mojej relacji, bo miałam szansę, żeby ten związek przeboleć i sobie gdzieś tam to wszystko poukładać w głowie na spokojnie, a ten internetowy wylew, on dalej w ogóle trwa, ale był bardzo długi. Bardzo, bardzo długi i dalej trochę go jest, dalej trwa, ale już nie w takim nasileniu. No ale na przykład jak się podzieliłam informacją o tym, że będę robiła operację nosa, to osoby, które nie wiedziały jak to skomentować, żeby mi jeszcze bardziej dogryźć, pisały na przykład: bardzo dobrze, że ją stracił. Teraz to już jest dla mnie okej i teraz to już jest dla mnie wręcz śmieszne, no bo nie wiem, co na taki komentarz odpowiedzieć, ale no te pierwsze miesiące na pewno, jeżeli chodzi o
o komentarze i tak dalej były bardzo ciężkie. Wracając do naszego kryzysu, to jest okres dużych zmian, nie tylko zmian okoliczności typu praca albo miejsce zamieszkania, ale też szczególnie mam wrażenie, że zmian wewnętrznych i właśnie nie bez powodu ten kryzys ćwierćwiecza następuje mniej więcej w tym samym okresie, kiedy nam się w pełni wykształca kora przedczołowa. Ja się zmieniłam bardzo i kiedy ten rok temu wpadłam w bardzo duży życiowy dołek, to jedyne o czym myślałam to, żeby z niego wyjść. Tak jak wcześniej, najlepiej jak najszybciej. Ale to, co się okazało po wyjściu z tego dołka, to, że wcale nie wróciłam do miejsca, w którym byłam poprzednio, tylko moja rzeczywistość i wszystko wokół mnie i też moje podejście i wszystko w mojej głowie było już zupełnie inne. Nie tak to przedstawiłam teraz, jakby to w ogóle był jakiś shit rzeczywistości, ale wyczuwalnie było inaczej. W moim odczuciu poszłam krok do przodu, ale z mindsetem, który był dalej w tyle. To znaczy wyszłam z tego dołka z resztkami tego pancerza, który musiałam w jakiś sposób wykształcić wcześniej, żeby się po prostu obronić przed masą nienawiści, hejtu, stresu, żałoby, lęku i wszystkiego, co się działo. Wykształciłam sobie taką trochę zbroję i potem, kiedy wyszłam z tego życiowego dołka, ciągle powtarzam to słowo, już mnie denerwuje, to miałam resztkę tej zbroi na sobie, a ona już nie była adekwatna do sytuacji. I mimo, że już teoretycznie było wszystko w porządku, to ja dalej byłam bardzo ironiczna, taka trochę zgorzkniała, bardzo defensywna, na wszystko odpowiadałam sarkazmem. I w moim życiu prywatnym to minęło bardzo szybko, bo moi znajomi zrobili mi po prostu reality check i się otrząsnęłam, ale moja internetowa persona, że tak powiem, została w tym mindsetie tej defensywności, też dlatego, że internet jakby ciągle mnie atakował, więc ja się ciągle próbowałam bronić, a jeżeli się bronicie, to osłaniacie się przed wszystkim, nie tylko przed tymi negatywnymi rzeczami, ale też osłaniacie się przed nawet tym konstruktywnym feedbackiem, więc próbowałam się trochę zamknąć w takiej bańce, niczego nie słyszę, niczego nie widzę, nie mówcie mi nic. W tamtym okresie bardzo dogłębnie odczułam te wątpliwości, które w kryzysie ćwierćwiecza są chyba najpopularniejsze, czyli wątpliwości związane z moimi studiami, z moją pracą, z moją karierą. Wiem, że wiele osób ma te wątpliwości w trakcie studiów, czy to na pewno jest tego warte, czy ten wysiłek, szczególnie jeżeli to jest jakiś taki właśnie bardzo wymagający kierunek, to czy ten wysiłek, który teraz w to wkładam przez najbliższe 3 do 5 lat, jeżeli jesteście lekarzami, to 50 lat, bo stawanie się lekarzem to jest proces, który po prostu mam wrażenie, że trwa całe życie. Straszne to jest. Ludzie, którzy się decydują na pójść na medycynę, love you. Jesteście niesamowici. Mam takie suche usta, że muszę sobie kremować, bo mi pękają po prostu wszędzie. Już nawet nie same kąciki, pękają mi usta wszędzie. Często taki dylemat się pojawia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, że czy robimy ten drugi stopień, a jeżeli robimy, to czy robimy go na tym samym kierunku, czy na przykład idziemy w inną stronę. Dużo osób pod wpływem właśnie tej presji, tej niepewności i wątpliwości i wszystkiego decyduje się na gap year. Ja zdecydowałam się, że zaczynam od razu drugi stopień i rzuciłam go przed pierwszą sesją. Nawet nie dotrwałam do pierwszej sesji. Więc moja edukacja dalej stoi pod znakiem zapytania. Nie wiem, czy będę kontynuować studia magisterskie. Jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, jeżeli chodzi o dorastanie w XXI wieku, to jest to, że kwestia pracy, zawodu jest dla nas bardziej płynna niż dla naszych rodziców i dziadków, bo kiedyś faktycznie można było pracować w tej samej firmie, w tej samej branży całe życie. Teraz mamy dużo okazji do zmian, do zdobywania nowych kwalifikacji. Jest masa osób, które na przykład skończyły studia w jakimś kierunku, po czym zdecydowały, że to jednak nie jest ich rzecz i teraz pracują w zupełnie gdzieś tam innym rejonie. I to sprawia, że akurat w tym aspekcie może jesteśmy jako pokolenie lekko spokojniejsi, że nie odczuwamy aż tak mocno tej presji, że co jeżeli te studia, które wybrałem, to jednak nie jest to, co będę chciała robić za 20 lat. Bo jeżeli to nie jest to, to za 20 lat możemy to zmienić. Teraz taka bardzo niszowa rzecz, ale może część z Was się z nią utożsami, bo rozmawiałam o tym ostatnio z jedną osobą, która powiedziała, stara, miałam totalnie tak samo. Jeżeli to jest TMI, albo jeżeli takie kwestie Was, nie wiem, stresują albo sprawiają, że się czujecie niekomfortowo, to możecie sobie tą
ten klip przewinąć, ale pogadamy o seksualności, bo kwestionowanie mojej seksualności było bardzo dużą częścią mojego kryzysu ćwierćwiecza. Ja z tyłu głowy zawsze wiedziałam, że jestem biseksualna i to też była taka rzecz o mnie, która była w internecie, ja nigdy tego nie ukrywałam, ale wraz z powolną śmiercią mojego poprzedniego związku ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja w ogóle lubię facetów. W takim sensie romantycznym, ale też seksualnym, czy ja w ogóle jestem zainteresowana facetami. Ja przeszłam taki etap w ciągu ostatniego roku tego związku, który wiem, że był bardzo trudny dla mnie, ale też był pewnie trudny dla mojego partnera, kiedy ja byłam prawie przekonana, że jestem aseksualna. I wszystko, co związane z seksem, było dla mnie odrzucające. Nie czułam ochoty, nie czułam potrzeby i no to wywołało u mnie duży kryzys. Naprawdę taki wow. Potem się okazało, że to była kwestia bardziej psychologiczna w mojej głowie, że po prostu w momencie, w którym ja już spisałam ten związek na straty, to wszystkie inne drzwi też się zamknęły podświadomie u mnie. No ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałam i żyłam w ogromnym poczuciu winy, że czemu ja po prostu nie mogę być normalna, co jest ze mną nie tak. W pewnym momencie to mi tak mocno wjechało na banie, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest tak, że ja sama siebie oszukuję i że ja po prostu tak bardzo dałam na siebie wpłynąć tym wszystkim heteronormatywnym stereotypom tego, że trzeba mieć dzieci, że trzeba wyjść za mąż, że coś tam, że po prostu sobie wmówiłam, że mnie interesują faceci, a tak naprawdę wcale tak nie jest i miałam taki chwilowy kryzys, że co się w ogóle dzieje? Ale potem nastąpił bardzo nieoczekiwany zwrot akcji i się zakochałam. I w mojej obecnej relacji bardzo się dużo uczę o sobie, o moich mechanizmach obronnych, o rozwiązywaniu konfliktów i mam strasznie, strasznie dużo pracy do wykonania i wiem o tym. To jest w ogóle temat na cały osobny film o ewolucji w relacjach, bo okazuje się, że to jest bardzo popularne, bardzo powszechne, żeby mieć taki mini kryzys tożsamości, kiedy się kończy długi związek, szczególnie jeżeli to jest wasza pierwsza poważna relacja, szczególnie jeżeli to się wydarza gdzieś tam w tych wczesnych latach dorosłości. Opowiedziałam wam o wszystkich moich kryzysach i chciałabym, żebyście wiedzieli, że jeżeli właśnie przechodzicie przez dokładnie to wszystko, o czym mówiłam, to po pierwsze jesteśmy w tym razem, a po drugie to minie. I nie mówię tego z perspektywy osoby, która już jest po wszystkim i teraz po prostu kwiatki i tęcze. Mówię to z perspektywy osoby, która bardzo, bardzo nadal kwestionuje wszystko, ma masę wątpliwości, jest w trybie kryzysowym absolutnie, ale też przy okazji bardzo dużo o tym rozmawia, bardzo dużo o tym czyta, odbębnia swoje lekcje z terapii i przez to może jestem trochę mniej spanikowana. Także trzymam za was kciuki, jesteście super, radzicie sobie najlepiej jak możecie i też chciałabym, żeby to wybrzmiało z tego filmu, że wątpliwości nie są złe. To, że macie wątpliwości, niekoniecznie musi oznaczać, że popełniacie jakiś olbrzymi życiowy błąd. Możecie mieć wątpliwości i po czasie dojść do wniosku, że nie, to jest jednak dobra decyzja, jednak idę w dobrym kierunku, ale jakby nadal te wątpliwości zmuszają was do tego, żeby zajrzeć głębiej w siebie i to jest zawsze super pozytywne. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się codziennie na Instagramie i TikToku, a na YouTubie nie będę obiecywać, że niedługo, bo naprawdę nie wiem, bo z YouTubem mam ostatnio dziwną relację, ale mam nadzieję, że niedługo. Bye!